Bóg żywy w ciele i krwi, w życiu Ojca Wenantego. Aż do skończenia świata kapłani we mszy świętej sprowadzają Pana Jezusa z nieba na ołtarz. Codziennie odbywa się przed nami w kościołach cud większy niż w Kanie Galilejskiej. Tam bowiem woda zamieniła się tylko w wino, a tu chleb i wino przemienia się w najświętsze ciało i krew samego Syna Bożego. Przy stworzeniu Bóg jednym słowem wszechświat cały z nicości do bytu powołał. We mszy przez słowa wychodzące z ust kapłana już nie wszechświat, nie stworzenie, ale sam Stwórca, Jezus Chrystus, Słowo wcielone rodzi się niejako na ołtarzu. Szczyt miłości okazuje nam Bóg, przebywając wśród nas, niekiedy pod jednym dachem pod postacią chleba. Staje się naszym pokarmem i aby to uskutecznić, na ileż naraża się zniewak. Nadto w tym sakramencie Eucharystii ponawia codziennie mękę i śmierć swoją, sposobem mistycznym i za cały świat, cały Bogu Ojcu się ofiaruje. Z Przenajświętszego Sakramentu bije mądrość nieskończona Pana Jezusa, okazująca się w tym wspaniałym pomyśle, aby pozostać z nami, kiedy nas opuści, aby uczynić się dla swych dzieci przystępnym, tak tanim, tak słodkim. Serce.
Ze świętej hostii poznajemy tak dokładnie wszechmoc Boga. Z niej czerpiemy pojęcie o Jego dobroci dla nas i troskliwości. Wobec Przenajświętszego Sakramentu czujemy, jak szczęśliwi jesteśmy z tym gościem niebieskim. Rozważ, bracie i siostro, czy chciałbyś razem z ojcem Wenantym poznać żywego Jezusa, obecnego w ciele i krwi? Czy chciałbyś razem z Nim mieć tak żywą relację? Ojcze Wenanty, czcigodny Sługo Boże, adorujący Jezusa, ilekroć tylko mogłeś, módl się za nami, którzy często jesteśmy oschli i oziębli wobec Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa.